Dziwny jest ten moment, kiedy świątynia jest zarówno zajebista, jak i okropna. No cóż, witajcie z powrotem przy Skyward Sword The Legend of Zelda. Niezły tytuł, tak swoją drogą. Jesteśmy w świątyni piasku, w świątyni, w której można panować nad czasem w niektórych obszarach. No i w której jest dużo piasku właśnie. W każdym razie w poprzednim odcinku cofnęliśmy czas w tym pokoju. I ożywiliśmy do życia dzięki temu też tego gościa, który przed nami stoi. I zdobyliśmy butelkę, która potrafi dmuchać powietrze. I to jest broń, którą można załatwić tego gościa. Mianowicie, musimy doprowadzić, żeby otworzył pysk. I wtedy... No właśnie. Uderzyć w jego język. Haha. I to musimy zrobić dwa razy. Zniszczyć te jego kryształy, które ma w sobie. Jest on w sumie nie aż tak trudnym przeciwnikiem, bo... za drugim razem trzeba idealnie trafić, żeby... dźgnąć ten jego kryształ w środku. Nie jest aż tak trudnym przeciwnikiem, bo bardzo łatwo można go unikać. Ale jeżeli chodzi o trafianie, to jest trochę gorzej wychodzi. Co mi wydajesz inną broń do cholery? Potrafi on poruszać się tylko przez skakanie i też nie aż tak szybko, więc to akurat problem nie jest. Ale gdy jest ich na przykład dwóch albo trzech, to wtedy już znowu się robi trochę bardziej problematycznie, więc warto uważać. I przyzwyczaić się też do ruchów tych przeciwników. No i dzięki temu otworzyły się teraz nam drzwi. I dał trzy serca, to całkiem przyjemne. Może w tym odcinku damy radę ukończyć tą świątynię. Bo jak mówiłem, nie jest taka zła. Lubię pomysły tej świątyni, też jak zostały zrealizowane, ale druga połowa tej świątyni, czyli ta z piaskiem, nie za bardzo mi się podoba. I dostaliśmy mapę. Co prawda planowałem ją w poprzednim odcinku zdobyć, ale no cóż, czy to końcówka poprzedniego odcinka, czy początek tego odcinka, to dwie minuty, które są w sumie nieistotne. Ale możemy przejść teraz do drugiego pokoju, który ma teraz drogę otwartą. Ale jakoś przez te kolory tutaj... No, tu, przez te tutaj czerwone i niebieskie i tak dalej, że dużo się świeci w niektórych miejscach. Jakoś mi się kojarzy takie cygańskie kasyno, czy coś takiego. Oczywiście znowu w Sherlocku Holmesie gra cieni. Było takie kasyno. Tylko mniej się świeciło. Po prostu cygańskie kasyno. Chociaż to nie było nawet cygańskie kasyno, po prostu pracowała tam również cyganka. Gdy mówię o cygańskich kasynach, to co innego w sobie mam na myśli. Ale Sherlock Holmes zawsze mi się kojarzy jako jeden z moich ulubionych filmów. Niedługo ma wyjść trzecia część. Mówię to już od wielu lat. Chyba po raz pierwszy o tym mówiłem, że trzecia część tego Sherlocka Holmesa z Robertem Downey Jr. i Judem Law ma wyjść. Powiedziałem w 2011 roku, a po raz pierwszy o tym. I powtarzam to teraz cały czas. No dobra. Zrobię sobie teraz skrót. Ale możemy też przejść dalej. Pamiętacie tą drogę, która prowadziła przez ruchome piaski, prawda? Tu jest coś podobnego. Tylko tym razem nie mogę zaznaczyć sobie żadnych światełek, tylko muszę zapamiętać na mapie, gdzie to dokładnie jest. Tu, prawda? Ta. Czy mogę cię zdmuchnąć? Nie, mogę go wkurzać i robić z niego głupka. Ale nic więcej. To go załatwiło. Myślałem, że to go nie trafi. No cóż. Skoro tak łatwo może być, to czemu nie, prawda? Szkoda, że nie mogę tego podnieść. Naprawdę szkoda. Przydałoby się. A proszę, co my tutaj mamy? Skorpionka i przejście dalej. Zabawne jest to, że mogę również przyspieszać w... czy tam używać staminy do przyspieszania w takim miejscu jak to, w tunelach. Tędy nie przejdę. Chyba ten robot chce mi powiedzieć stop. You shall not pass. I dojdę dzięki temu do skrzynki... No, tu. Dzień dobry. Co takiego tutaj znajdę? Goddess Plume. To jest kryształ, który jest najrzadszym przedmiotem do znalezienia w całej grze.
Można go, właśnie te przedmioty znaleźć tylko w takich skrzynkach jak ta. Nie można ich nigdzie od żadnych przeciwników zdobyć, bo nikt ich nie dropuje. I patrzcie, tutaj znowu takie malowidło. No nieźle. Ach, to mnie wkurza trochę, że trzeba tu przytrzymywać B i tak dalej. Bo trochę to sprawia, że wybieram czasem nie ten item, gdy chcę po prostu użyć jednego, bo trochę za dużo będę przytrzymuje B i takie głupoty się wtedy zdarzają. Czy tu mogę w bok przejść? A, tylko Ruby? A, wezmę tego Ruby. Skoro już mi go dają, to nie będę go przecież zostawiał, prawda? Wybredny to ja nie jestem aż tak bardzo. No zależy kiedy, gdy mi się śpieszy, to jednak może bym go zostawił, ale aktualnie jeszcze mi się nie śpieszy. Dopiero pod koniec odcinka, kiedy widzę, o mój Boże, to trwa już tak długo. Wtedy dopiero coś przyspieszam się. Dobra. Tak, pięknie. O, widzieliście, co to za głupota się zdarzy. Ale dobrze. No to zobaczmy na mapie teraz. Którędy iść dalej? A, mogę iść po prostu sobie bezpośrednio tędy. Nie mogę! Zbaczyłem z drogi, tylko w którym miejscu? Nie widzę drogi, więc nie potrafię tego powiedzieć. Tu, prawda? Kolejne przejście. Czy tam coś jest ciekawego? Nie, więc po prostu przebiegnę tędy. Ignorując przeciwników. Szybko! Lewo czy prawo? Lewo. Przynajmniej mogło mi się trochę staminy naładować. Ale teraz prawo, prawda? Nie, to jest Korubi. Okej, po tego już nie idę. Bo to cofanie się jednak za długo mi trwa. Aha. Teraz jeszcze prawo, prawda? Teraz musi być prawo. No jeszcze, oczywiście, że prawo. I jeszcze raz prawo. No. Nacjonaliści by się cieszyli. Jestem na miejscu. I tu będzie skrzyneczka. A, to ten pokój. To jest fajne w tym pokoju, że mamy strasznie dużo piasku do zmycia. To jest bardzo ładne. Możemy się wyżyć, możemy... Tak. Jak do tej pory mieliśmy tylko takie małe kubki piasku do zdmuchnięcia. A teraz mamy tak ogromny pokój pełen tego wszystkiego. Można się nacieszyć tą funkcją. Ja tą funkcję bardzo lubię i taki pokój jest właśnie najlepszą rzeczą, którą można zrobić. Bo to takie zabawne, spójrzcie tylko jak fajnie. Co prawda trzeba trochę kręcić, ale na... Jest dobrze. Musimy to zrobić, żeby ujawnić drogę, prawda? Że to ujawnia nam drogę, która prowadzi albo do celu, albo jakieś skrzynki, albo przyciski, które musimy tutaj znaleźć. No i oczywiście pokazuje nam, gdzie są dokładnie pułapki, którędy nie możemy przechodzić, którędy nie powinniśmy przechodzić. No właśnie takie rzeczy też tu. O. Ile jeszcze do cholery? Chcę ten cholerny kruk. Ten topf. Dzięki. Ty też zginiesz? Widzę, że tu skrzynka jest. A czemu nie mogę ciebie zabić po prostu? Czemu... O, zabiłem go jednak. Chciałem właśnie narzekać, dlaczego to jest niemożliwe, że zabiję go kolcami. Czemu kolce się nie aktywują, kiedy on tam jest, tylko kiedy ja tam jestem. A jednak się aktywują. To jak ja się teraz do tej skrzynki dostanę? A, proszę, przycisk. Który otworzy nam przejście dalej. Ale czy naprawdę chcę do tej skrzynki się dostać? Chcę, nie? Tak. Ach, tędy przejdę. To mogę od razu powiedz. I resztę piasku po prostu tu zostawić i nie marnować czasu. No, 20 rupii.
Ważne, że mogę je wydać. 20 zł, 20 euro zarobić sobie, to też czasem całkiem dobrze. Zbiera się trochę i później wychodzi z tego niedługo setka, a to już jest całkiem dużo. Jak w prawdziwym życiu. Z zarabianiem sobie na boku. Musiałem sobie sławki teraz poprawić i o ścianę walnąłem. Chwila. Ach, gdybym miał mniej życia, to mi się bardziej przydało, ale... Dobrze wiedzieć, że serca też się pojawiają. Co my tu mamy? Wagonik z kryształem! Czyli... To jest najlepszy pomysł ogólnie z całego tego dungeonu, czyli przenośny kryształ. Zaraz wam pokażę, jak to działa. Co ty robisz? Okej. To wam później wytłumaczę, co to robi. Ale... Aktywujmy. Musimy tutaj dźgnąć. Dźgnąć, mówię, no. I tym dźgnięciem aktywujemy wagonik z kryształem, który od razu, natychmiastowo, bezpośrednio do celu, który jest zaplanowany u niego w głowie, w jego komputerze, nawet jeżeli tu nie ma żadnego komputera aktualnie, w jego pamięci zakodowany cel, no po prostu sam rusza. Moglibyśmy go zatrzymać, ale nie musimy. A nie, tutaj to będzie przeciwnik, co? Co drogo, chcę coś sprawdzić. Nie, nie można mu zadać obrażeń bez tarczy. No to trochę smutne. Czyli jak się nie ma tarczy, to nie można go pokonać? Czy może nie ma sposobu aktualnie? No widzicie, wagonik się teraz zatrzymał, bo droga jest zamknięta. I dopiero ruszy dalej, kiedy otworzymy mu tą drogę. Ha! Czy może jest jakiś item, którym moglibyśmy go pokonać? O, dawaj mi 20. No. To teraz tylko tu na górze. Ale to jest bardzo fajna rzecz. Bardzo fajny pomysł, że mamy ten przenośny kryształ czasu, który rusza się po tym wielkim pokoju, który możemy sterować tak jakby. Chociaż nie całkiem, on idzie zawsze w tym samym kierunku, nie? Ale... Z tymi platformami, które się poruszają. Że śledzimy go, że idziemy za nim i tak jakby kierujemy tym, co się stanie z nim. A tych cyklopów raczej nie zniszczymy, więc warto by ukrywać się za tym. Ale tego jeszcze możemy zniszczyć, albo raczej nawet... musimy! Bo kryształ chce tędy przejść. No i platformy, które są za nami, oczywiście też znikają. Niesamowite cofnięcie w czasie. To jest dobre, to jest fajne. Okej, teraz ukryć się po tej stronie. Bo cyklopy będą tu wracały. Chociaż chyba mogę to nawet teraz przyspieszyć. Mianowicie, mówiłem, że zaraz wam to wytłumaczę. Te przyciski od razu teleportują natychmiast te wagoniki do miejsca, w którym się je wciska. Czy moglibyśmy też... Gdybyśmy teraz wyłączyli i włączyli... Nie chcę ryzykować, za chwilę wam to pokażę, bo najpierw muszę tutaj skrót sobie otworzyć. Żebyśmy później na szybko mogli dostać się do bossa. Bo w sumie brakuje nam jeszcze tylko jednego pokoju. Pokoju z kluczem. No ale teraz mogę wam to pokazać. Gdybym teraz wyłączył i wyłączył na nowo, to on będzie teraz wracał do celu. Tam skąd przybył. No to ja go zostawię w tym. Skoro lubi takie rzeczy robić, to ja go nie będę narzekał. A tu mamy kolejny wagonik, który potrzebujemy. Ja go już tutaj wyczyszczę i zobaczę zaraz, co na górze jest. Gdzie ta drabina prowadzi? Skrzynką jest zasłonięte, więc teraz tego nie zrobię. Chciałem się szybko dostać do tego cyklopka. Przygotować się? Ukryjmy się najlepiej za nim. I wyciągnijmy już miecz. Żeby w boczek zaraz uderzyć. I raz. I dwa. I trzy. Tutaj wrota są zamknięte, więc...
A tak, będę musiał tutaj trochę powietrzem blnąć. Dmuchajmy na zimne. No to trochę głupie, że trzeba tutaj poczekać, aż bezpośrednio przed tym będziemy stali. No właśnie, aż tutaj obszar cofania czasu się do niego dostanie. Zabawnie. Daliśmy radę, ale prawie zostaliśmy zepchnięci. Ej, ja chciałem tego użyć. No. No i teraz używamy tego, co użyliśmy wcześniej. Włączyć, wyłączyć i teraz powinno wracać. A nie, najpierw musisz tutaj dostać się. Czyli dopiero teraz mogę dźgnąć? I dopiero teraz będziesz wracał, he? No. I teraz dostaniemy się do tych drzwi, które otworzyły się tam, gdzie cyklop przed chwilą stał. No, to całkiem fajne mechaniki, mówiłem. Tylko niektóre miejsca w tym poziomie mi się nie podobają, bo są tak strasznie łatwo mi tam umrzeć i złe wspomnienia z tym mam. Tak samo jak Wodna Świątynia w Ocarina of Time. Fajne pomysły i tak dalej, ale ciężkie i upierdliwe. Okej, to jest ostatni pokój. Nie. Okej, zaraz trzeba będzie się wspinać. Nie! No to nie za dobrze wyszło. Tutaj jedna rura, a tam dwie rury. I tu jest. Okej, no to trochę będzie zabawy. Muszę trochę poczekać, aż się naładuje. Nie! Jak to mogło wyjść w ogóle? Co to się stało teraz? Tak daleki zasięg ten Gunwish ma? Szybko, na górę! Zanim cię zmuchnie! Matko! No, 5 razy sztuka, jak zawsze lubię mówić. Mam jeszcze bomby? Jak dobrze, że mam bomby! Bo w tym pokoju też można aktywować kryształ czasu. Można się domyślić po tych wszystkich maszynach, które są teraz nieaktywne. Czyli to nie takie trudne się domyślić. Coś tu jest? Rupi. 888. Niedawno mieliśmy 666. Czyli dobrze. Cały czas zwiększamy nasz zysk. No i to jest właśnie ten kryształ czasu. Fabryczny, firmowy. Czyli optycznie bardzo piękny. Jak tam ogólnie mają się nasze pieniążki? Możemy mieć... Ile możemy ich nosić? Tysiąc 100 rupii możemy nosić. Czy niedługo wypadałoby wydać te pieniądze? O nie, 2 strażników naraz. To nie brzmi dobrze. Czy mogę tu zejść na skróty? Mogę! Ale czy to takie dobre? Nie wiem, czy to skróty nawet. Chyba przedłużenie drogi. Tego gościa chciałbym załatwić. Wow, nie wierzę, że mi się to udało. Bo tak naprawdę tutaj kamienie są wyrzucane co chwilę, nie? Tak. Że na nie nie trafiłem, to było szczęście. A ty co wyprawiasz? Platforma do mnie przychodzi, to dobrze. Co? Jak to wygląda? Jak to wyglądało? Co to była za głupota? Spider-Man byłby dumny. Swoją drogą wychodzi niedługo nowa gra Spider-Mana, która o dziwo ma nawet dubbing. Jak słyszałem, na PlayStation 4. Może kiedyś sobie na kanale ją zobaczymy, ale najpierw musimy zobaczyć, czy to jakaś dobra gra. Prędzej chyba nagram Spider-Man The Movie, albo Spider-Man na PlayStation 1 z 2000 roku jeszcze raz. Bo z niego kiedyś miałem let's play, a później sobie odpuściłem.
Ale dość o Spidermanach. Co ty wyprawiasz? Ach, że platforma po prostu dochodzi też do ciebie. Taki reset, jakby coś nie wyszło. Nie wiem, dlaczego to jest w taki sposób... A, okej. To są wskazówki. Się rozumie. Zaraz wam wytłumaczę, o co tu chodzi. Ale zapamiętać te obrazki warto, które wiszą tutaj, czy widnieją na ścianie za. Nie. Warto zapamiętać sobie te obrazki, które widnieją za tym, na ścianach. Dobrze, że tarczy nie zmarnowałem teraz na to, tylko ja obrażenia wziąłem na siebie. No, strzelaj! Daj mi tych swoich dwóch przydopasów, ty. Jestem gotowy, żeby im przywolić. Hajja! Rzeczywiście odbić to wszystko tarczą. Fajnie to działa. A nie, wszystkie pieniążki stracone. No to tutaj mamy jednego robota. Po środku mamy trzech, a tu mamy dwóch. Dobrze, zapamiętajmy to. Teraz się przydasz ty. Druga strona. Czerwona strona. Możemy się dostać dalej, albo też na drugą stronę. Czy tak na oko dam radę? Dam radę. O, ja pierdzielę. Do końca pojedziemy, nie? Przyspieszyłbyś trochę, ty. Trochę to wygląda jak odkurzacz Ghostbusterów, prawda? Ogólnie trochę to wygląda jak odkurzacz, nawet jeżeli pluje. Ale ten temat już mieliśmy. Za to teraz mogę sobie skrót otworzyć, w końcu po drabinie wejdę. Żeby drzwi otworzyć, bo tutaj te wrota oczywiście są zareglowane. I to na złoto. Musimy po tej stronie przejść zagadkę. I to jest całkiem upierdliwe, bo trzeba tutaj bomby rzucać. Na zmianę bomby rzucać i na zmianę odkurzaczem się bawić. Więc trochę przełączania jest. No i za tym ukryte są przełączniki. Dość prosta zagadka. Domyślicie się za chwilę zapewne, po co to wszystko jest. Albo raczej na czym polega zagadka i gdzie są wskazówki. Chyba już się domyśleliście. No, dalej, dalej. A, pies zaczyna szczekać. Co to nie jest piękne? Ja nie wiem, co... Do cholery jasnej, gdzie my jesteśmy? O, ja nie wiem. Dobrze, że otworzyliśmy przejście. Bo ten gość mógł być problem jeszcze, dlatego może jego już wybiję. Ignorujcie tego psa. Cholerne wilki szczekają. Nawet całkiem ładnie umieszczona drabina, tak między dwoma ścianami, to mi się trochę Rayman przypomina, tylko że on między takimi dwoma ścianami się, no, utykał, powiedzmy. On tam po prostu był między tymi ścianami, tak. Się wspinał od ściany do ściany. Jak w nowych szatach króla. Jakoś siłą ciała wspiąć się o ścianę. No, chciałbym teraz... Naprawdę ten pies mnie prowokuje teraz. Zazwyczaj po jakimś czasie przestaje, ale dzisiaj zaczyna czekać przez godzinę. No nie mogę teraz pójść mu jakoś coś zrobić, no. Nie chcę przerywać nagrania. Ale mnie to strasznie wkurza. Ja pierdolę, co tu się odwala? No co? Jakieś tam duchy widzi i zaczyna wrzeszczeć, no nie wierzę. Zagadka polega na tym, że tam widzicie ilość obrazków robotów. 1, 2, 3. No, więc.
na prawo jest 1, na lewo jest 2. Na lewo jest 2, a po środku jest 3. I tym można to włączyć. Teraz tu 2. No, zagadki Skyward Sword do tej pory jeszcze nie były aż takie trudne, ale całkiem pomysłowe i fajnie zrobione. No co? Teraz nie szczekasz, e? Co się stało? Duch sobie poszedł? Jakiś poltergeist widzi. No może ktoś się włamał i alarm robiła, więc... Czasem szczekanie się też przydaje, więc nie można zawsze tylko narzekać. Może widzi też pozytywne rzeczy tego, że pies szczeka. Ale nie kiedy nagrywam, okej? No. Niedobrze. Brzydko. Gdzie teraz idziesz? A, do worka. Okej, dobra. Do łóżka poszła swojego. Good. Dobry piesek. Okej, musiałem zrobić cięcie, bo... zacząłem mocno kurwować w tym momencie, kiedy kontroler nagle nie chciał mnie słuchać przy tym gościu. Więc się skoncentrujmy teraz, żeby nie było już takiego problemu. Widzicie, od razu się odwraca. Także mógłbym mu jeszcze zadać obrażenia, ale... no nie zawsze tak ładnie to wychodzi. Okej, teraz poszło od razu, ale... przed chwilą kontroler w ogóle nie chciał się mnie słuchać przy nim. I mogłem dźgnąć. Zauważyłem, że ma on jedną tak wesołą twarz, a jedną taką bardziej smutną, nie? A to znany ten demon o trzech twarzach, co? Co teraz się zdarzyło? Co? Cież trafiłem, co to było za głupotostwo? Okej, właśnie tak. Gdy jest za blisko, to wtedy naprawdę potrafi wkurzyć ten gościu. No. Trwało już wystarczająco długo. Wystarczająco zbyt długo. Najmniejsze to drugie serce i mamy kluczyk, który możemy wyciągnąć z tej skrzyni. Uch, już myślałem, że nie wyrobię. Gdy mnie jeszcze do samego początku dungeona wyrzuciło, to byłem taki zły. Byłem bardzo zły. No i drzwi się otworzyły, jedyne, do których jeszcze nie poszliśmy. Żebym nie musiał może eliksiru pić, który kupiłem. Trochę serc mi jeszcze dadzą. Czy mogę na skróty jakoś? Nie, prawda? Nie mogę na skróty stąd. Mogę na skróty stąd. Jeżeli nie spadnę. Ale na skróty stamtąd nie mogę. I patrzcie, to jest... O, jakie to fajne, o, jakie to fajne, o, jakie to kurde fajne. Mogę też normalnie biec, wtedy nie cofam się, ale też nie tracę staminy. Czyli na te zielone można też czekać w ten sposób. Co? Do diabła jasnego? Czy wy to widzieliście? Ta trąba powietrzna, czy ten wyrzut powietrza mnie jeszcze w ogóle nie trafił tak naprawdę. Nie miał prawa mnie trafić! No ale biegnę cały czas w miejscu, kiedy to mam, nie? Sami widzicie, że to nie takie proste. Teraz! Hu. Dzięki Bogu! Znaczy bogini Hylii. Czy tam Hylii, jak to woli. A może Hylii, bogini Hylii. Taka turecka bogini. A tutaj mam statuę zapisu jeszcze. A to mnie doprowadzi do bossa, czyż nie? Co te przyciski robią? Ty nic? A ty? Ty coś robisz? Nie, też nic. Ale tu jest miejsce zapisu przynajmniej.
to już zapiszę, skoro tu jestem. Tak zginie, to mnie tutaj przywróci. Okej, mój miły. Nie wiem czemu, ale nie chcę dźgać ostatnio mi kontroler. Czy to jest poprawnie, tak? Tak jest, nie? Tylko muszę się starać jak najszybciej to robić, żeby nadążać za tym wagonem i nie wyjść z radiusu. Radiusu to nie jest odpowiednie słowo. Z obszaru. Fuh. Bo on wtedy też zasłania tutaj te, nie? No, ten wagonik zasłania też te trąby powietrzne, więc wiecie. Co tam mamy? Tu jest jeszcze jedna statua zapisu, to może tutaj te zapiszę? O nie, nie, nie. A może tak, tak, tak? Yes, yes, oh my god! Nie wiem. W każdym razie możemy iść do bossa. Co zrobię jeszcze tym razem wyjątkowo w tym odcinku? Bo już tu trochę czasu mamy, to czemu nie? A skoro mamy klucz? Mistrzu, spójrz na to. Zamek, możesz włożyć klucz. Dzięki, Faj. Znam się na drzwiach. Nie jestem żadnym klucznikiem czy coś, ale no wiesz. Okej, jak to teraz robić? O, to poszło szybko. Najszybciej włożony klucz przeze mnie kiedykolwiek. Czyli mogę być zadowolony. Ogromny skorpion. Thousand Year Arachnid. No, on akurat aż tak wielkim problemem nie jest, jeżeli się nie mylę, jeżeli dobrze pamiętam. On... nas łapie tylko, to jest duży problem, że może nas łapać. Ale jak ogólnie... bijemy w jego szpony, czy tam w jego... jakby to nazwać? Jak u krabiego, te klamry. I musimy po prostu uderzać tak mieczem, że nie trafimy jego kłów, jego szponów, tylko trafimy w oko. Oka jego szponów. I w ten sposób zadajemy mu obrażenia. Kilka razy trafić jego szpony, aż się zniszczą. Aż zostaną zniszczone. I wtedy to samo z całym jego ciałem, z jego głównym okiem, które ukrywa tam, gdzie jego głowa powinna być. Bo to nie tak, że on ma tylko szpony. Ale może też ogonem czasem atakować, więc... no, uwaga, uwaga w każdym razie. Nie wiem, czy teraz trafiłem, czy nie. No właśnie, czasem potraficie tak capnąć. Ale zazwyczaj nie ma kłopotu z tym. No to teraz zostało jeszcze oko! I wtedy próbuje chować się pod piaskiem. Ja po prostu trzeba go wyszukać tutaj w piasku. Aż wyskoczy i wtedy jeszcze raz dźgnąć go w oczko. Albo dwa razy. Ale nie, zazwyczaj raz tylko. No gdzie jesteś? Pokaż mi ten piasek. No i to, czego się nauczyliśmy, ten gimmick tej świątyni z tym piaskiem, użyty również w boss fightie, to całkiem fajna rzecz. Tam nawet więcej niż tylko fajne. I poszło całkiem szybko. Ogólnie tą walkę, jeżeli chodzi o łatwość i szybkość pokonania, można porównać z walką z Gochmą, czyli pierwszym bossem w Ocarina of Time. I zostawił nam Heart Container. No, widzicie, nic spektakularnego, dlatego nie chciałem wam tej walki pokazać nawet w następnym odcinku.
Jeżeli walka jest spektakularna, to wolę ją dać do nowego odcinka zazwyczaj. No i nawet piasek się opuszcza. Ciekawe, gdzie nas doprowadzi. Drzwi ze skrzydłami. Tymi, które są zazwyczaj odłączone od znaku Triforce. Albo gdzie zazwyczaj też na górze wisi znak Triforce. To oznacza, że to ważne drzwi. Czyżby tam była Zelda? No i 10 serc. Jest! Co tutaj jeszcze mamy? No, jeżeli byśmy mieli, brakowało nam teraz życia. Jakby ktoś robił na przykład Six Heart Run, czy coś takiego. No dobra, chodźmy. A to jedne z tych drzwi, które znikają. Czyżby tutaj też była fontanna? Wątpię, bo to tylko fabryka, a nie prawdziwa świątynia. To jest chyba idealne miejsce na zakończenie odcinka, prawda? Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków. Wtedy macie zawsze coś do roboty. Do następnego. Na razie. Cześć.